kiedy myśmy konstruowali program dla harcerstwa starszego już teraz, prawda, w latach 81, 82, 83, ja z uporem maniaka wszystkim moim kolegom z Wydziału Starszego Harcerskiego zwracałem uwagę na to, że każdy program musi, nie może opisywać rzeczywistości obecnej, musi wyprzedzać w jakiś sposób obecne zainteresowania adresatów. Wtedy on będzie ciekawy, a mało tego, że to, bo to nie może być jeden element tego programu, to musi być paleta. Dlatego jak Piotr Niwiński razem ze mną przywracaliśmy znaki służby starszej harcerskiej, to myśmy przecież je tak skonstruowali, że one może programowo nie były rewelacyjne, ale głównym psychicznym haczykiem w tym wszystkim to było to, że myśmy po prostu zasadzili to na sympatii do siebie wzajemnie. 17-latka, 18-latek chodzą z sobą, to może będą chcieli razem pójść do kina. No to wio, niech idą i robią znak służby kulturze. A jak jeszcze wezmą drugą parę, no to już mimo woli, a dobrze, a są mocno zaangażowani w harcerstwo, to oczywistą sprawą jest, że powiedzą, że to jest patrol i napiszą później z tego program i raport, prawda? Albo nie napiszą, tylko powiedzą, że to zrobili i też żeśmy coś takiego dopuszczali. Wszystko zabijają biurokraci, którzy nic nie rozumią, a chcą udowadniać przy pomocy przez kogo innego stworzonych różnych kwitów, dokumentów i tak dalej, że to zostało zrobione. A to wcale tak nie musi być, bo jak mi przychodzi chłopak i dziewczyna mówi, że byli w kinie, na Faustie, a Alicja i Ryszard też z nimi byli, no to ja jako drużyna spokojnie mogę zaliczyć jedno z zadań na znaczek służby kulturze. No nie mogę, no mogę oczywiście. A jak w wyniku tego nastąpi pogłębienie tych zainteresowań i on pójdzie później na reżyserkę, no to jest wtedy sukces i osiągnięcie harcerstwa. I oczywiście to wszystko, co powiedziałem, jest to ogromny skrót. Ale tego typu zasada obowiązywała absolutnie przez cały czas. Myślę, że nawet Bany Paweł się z tym urodził w ogóle. Bo przecież jak przypomnimy sobie to, co on robił z tymi chłopakami murzyńskimi, kiedy ich wysyłał na zwiady, to inny mechanizm funkcjonował? No nie, ten sam. On za to, że jak mu się udało przekroczyć linię frontu i coś tam, to wręczą mu czarne piórko kruka, prawda? I nagle po iluś tam zadaniach chłopak mógł sobie zrobić pióropusz z 10 tych, więc no, mechanizm absolutnie genialny, bo to na czym polegają genialne odkrycia? Na ich prostocie, prawda? No to jest jasne.